Wiosna tuż, tuż, moi Państwo. Oczywiście siła i moc, jak zawsze. Dzisiaj z powodu pięknej pogody wybraliśmy się w plener i będziemy korzystać ze zwykłej ławki w parku. Dlaczego? Po pierwsze, dlatego, że jest darmowa, po drugie jest ogólnie dostępna, a po trzecie, czemu nie? Jak robimy cardio, to możemy na chwilę się zatrzymać i zrobić prosty trening siłowy, który dzisiaj będzie się składał z 7 ćwiczeń. Zapraszam. Step-ups, proste ćwiczenia na nogi, które kształtują nogi i tyłek. Jeżeli jesteś kobietą, to ćwiczenie jest zbawieniem dla twojego zadka. Faceci też jednak powinni się przełożyć, bo trudno o prostsze, a mimo wszystko mocno wymagające ćwiczenie. Squat jumps, czyli skoki z przysiadem, to ćwiczenie, które już do prostych nie należy, co zresztą możecie zobaczyć na moim przykładzie. Wymaga dobrego bilansu i równowagi, a sama ławka nie powinna być na początek zbyt wysoka. Pamiętajcie o prostym kręgosłupie i poprawnej sylwetce. Wyciskanie, wersja lżejsza. Proste ćwiczenia na mięśnie klatki piersiowej. Im wyższa ławka, tym ćwiczenie nieco prostsze, dlatego liczbę powtórzeń możecie nieco wydłużyć. Pamiętajcie o szerzej rozstawionych nogach. Wyciskanie, wersja cięższa. Tutaj na odwrót. Im wyższa ławka, tym trudniej. Inna forma zwykłych pompek. Dubsko, na równej linii z plecami, schodzimy nisko i powoli. Polecam robić na maksa tyle, ile dacie radę. Triceps dips, czyli tak zwane pompki na poręczach, w tym przypadku na ławeczce. Pamiętajcie, by odchylić ramiona do tyłu i powoli schodzić w dół na lekko ugiętych nogach. Jeżeli chcecie podnieść trudność ćwiczenia, możecie je wykonywać na nogach zupełnie wyprostowanych. Pamiętajcie, by nie opuszczać głowy między ramiona i nie używać bioder. Bench hops, czyli skoki przez ławkę. To ćwiczenie z oczywistych względów wymaga ławki pozbawionej oparcia, ale to raczej nie będzie problemem. Dobre obuwie wskazane, bo ćwiczenie mocno nadwyręża stawy. Pamiętajcie o lekkim uginaniu nóg i dobrej amortyzacji, która pójdzie w stopy, a nie w kolana. Bułgarski przysiad, czyli jedno z moich znienawidzonych, ale świetnych ćwiczeń. Ja sam mam problemy z równowagą, dlatego czasami posiłkuję się lekkim uchwytem. Idealnie jednak byłoby, gdybyście wykonywali ćwiczenie bez pomocy rąk. Pamiętajcie o prostym kręgosłupie i niskim schodzeniu. Możecie pomagać sobie, trzymając ręce przed sobą dla zachowania równowagi. Takich treningów, które możecie wykonać na zwykłej ławce w parku, jest oczywiście o wiele, wiele więcej, bo ponad 100, ale te, które Wam pokazałem, to takie podstawowe, które fajnie wzbogacą Wasz codzienny trening. Także do roboty, siła i moc!